Lubicie Lego? A lubicie Minecrafta? A co by było, jakby połączyć i Minecrafta, i Lego i stworzyć jedną grę Lego Minecraft? I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku właśnie pokażę wam grę Lego Minecraft. Wszystkie rzeczy będą zrobione zupełnie z Lego. Drewno, ziemia, trawa i także inne rzeczy. A naszym zadaniem na ten odcinek jest znalezienie diamentów. Więc jeżeli chcecie nam pomóc, zostawcie łapkę w górę teraz, to zwiększy szanse na pewno na znalezienie tych diamentów. I subskrybujcie kanał, naciskając ten przycisk, tylko że tam na dole. A teraz lecimy już do gierki. O kurde! Jestem. Wow, ale fajnie! Gdzie jesteście? O, siema! Wszystko jest zrobione z Lego! Jesteście tutaj! Ale kozacko! Mega kozak, ale to jest fajnie! Dlatego dzisiaj, słuchajcie, cały dzień będziemy grali na Lego, Lego Minecraftcie, słuchajcie! I spróbujemy zdobyć diamenty, bo to jest cel dzisiejszego odcinka, żeby zdobyć diamenty. Popatrzcie, jak to wygląda! Fajny klocek! Ej, słyszycie ten dźwięk, jak tak się to wszystko rozwala? Tak, dźwięk? Bez kitu! Ale fajne dźwięki, są dosłownie jak Lego. Zobaczcie w ogóle, jaka jest ta trawa zarąbista. Dosłownie jak Lego. Lego trawa. Ja uwielbiam tę trawę z Lego, ona jest taka ale fajna. Ale trochę tak wygląda, jakby miała ukuć. No właśnie, no, ale tak. Jaka jest różnica? Tak jak klocki Lego, nie? No tak, ej. A właśnie, nie skaczcie, słuchajcie, nie skaczcie. Jak skaczecie... Au! Au! Nie, to boli. Nie, to boli, jak się stopą gołą wejdzie. No tak. A ty co masz? A ty masz buty. Ty nie masz. No. Boli cię, trelo. Ja mam stwardziałe stopy. Chyba każdy w młodości bawił się tymi klockami Lego, nie? No. Bawiliście się klockami Lego? Tak. No. Ja całe dzieciństwo totalnie klocki Lego, no. Dla mnie to jest taki totalnie powrót do dzieciństwa. No dobra, no to co? Lecimy, musimy zebrać jakieś narzędzia, musimy zebrać jakieś rzeczy. W ogóle szkoda, że zwierzątka nie są Lego. Ej, zobaczcie. Jakie liście są? Jakie fajne. Jakie liście fajne. Drzewo, jakie drzewo jest śmieszne. Jak się rozwalają te klocki dziwnie. Ej, ale tu jest normalne drzewo, patrz. Drewna wyglądają tak samo jak klocki ziemi. A nie wszystkie tutaj są po prostu zrobione, dobrze. Ale no właśnie, właśnie chciałem to samo powiedzieć. Zobacz, Trello, no, zdajesz różnicę. No, wyglądają tak samo. Czekaj, nie, odejdź, nie patrz, nie patrz. Dobra, Trello, chodź. Zgadnij, które to jest drewno. Zgadnij, które to jest drewno, a które to jest ziemia. Pokaż, jak to wygląda. To jest drewno, a to jest ziemia. A, no to dawaj, rozwal. A dobra, jednak troszkę się różnią. Na odwrót. To jest drewno. To jest drewno. Typowy pień. No. Drewno ma taki przedziałek. Tak. Tak, no. Dobra, słuchajcie, skupmy się. Przynajmniej znamy różnicę. Dokładnie, skupmy się, słuchajcie, albo pooglądajmy jeszcze jakieś inne fajne rzeczy. Ej, ciekawe, jak wyglądają jakieś inne biomy albo coś. To jest cobblestone, a jak słuchajcie wygląda mięso ze świnki? No. Dominika już ale od razu. Ale chcę to sprawdzić. Już początek odcinka, Dominika już zabija świnie. No pięknie, pięknie, no, Dominika. No bo chcę sprawdzić, jak wygląda Lego mięsko. Nie wiadomo, czy jest w sumie Lego mięsko. Ej, jestem taki ciekaw, jak wyglądają normalne inne biomy. Minecraftowe mięsko. Czyli tutaj nie wszystko, tylko jakieś niektóre. Nie wszystko? A zobaczcie na to. Chodźcie tutaj! Chodźcie tu! Halo! Nie wiem, gdzie ty jesteś. No skaczę przecież! Nie widzicie mnie? O, dobra, widzę! Tu! O, jest! Chodźcie! Zobaczcie, że woda nawet jest zrobiona z Lego! Wygląda jak Lego woda! Ma takie kwadraciki, nie? No, troszkę. Ej, no, jaka powierzchnia, jak się jest pod wodą! Patrzcie, jak to wygląda, zarąbiście! What? Ciekawe, jak inne biomy wyglądają, ale i tak musimy zebrać, słuchajcie, ale piasek chyba widzę, że wygląda tak samo. A stół ziemleczniczy? Ej, wygląda tak samo. No dobra. Da mi ktoś kawałek drewna? O, drewienko też wygląda tak samo. Dominika, dawaj mi drewno. A ja ci po prostu mogę dać kilo. To dawaj kilofa. Dawaj, bo jestem ciekaw, jak jaskinia wygląda. Ej, znajdźmy jaskinię, co wy na to? Ej, ale to zarobiście wygląda wszystko. Ciekawe, jak wygląda wioska tutaj. Ej, właśnie, wioska. Ja myślę, że może się dużo nie różnić, ale może się okazać, że jednak będzie inna. W ogóle jak ta trawa wygląda, jakby zrobiona była z dwóch tych. Z dwóch klocków Lego, każdy kawałek, bo patrzcie. Jest jakby część klocka brązowa i jest tak jakby ta. No jest, było też w Lego coś takiego, tak. Że można nakładać taki malutki klocuszek. Aha, no. Jest cobblestone. Cobblestone tak wygląda, okej. O, dobra, jest coś jaka innego. Platforma cobblestone'a. Jak on dziwnie wygląda, patrzcie, jak wygląda z cobblestone. To jest stone, a zobaczcie. Ej, jak cobblestone. Powiem wam, że aż mam ochotę sobie coś poukładać z klocków Lego. Jak dziwnie, nie? Ej, fajne to. Fajnie. Przyjemnie się rozwala o wiele niż normalny Minecraft. Tak, a teraz mamy nieograniczoną ilość Lego. Zawsze, słuchajcie, Lego było takie drogie, nie? A teraz mamy, kurde, nieskończoną ilość Lego. Ej, słuchajcie, to jest dobry pomysł. Lego, zróbcie grę do Minecrafta. Zróbcie serwer Minecrafta. Do Minecrafta po prostu Lego. To by było zarąbiste. Że faktycznie cały cały świat jest z Lego, żeby zrobili taki prawdziwy, dobry resource pack, bo to jest zrobione przez po prostu jakiegoś, wiesz, gracza Minecrafta, nie? Fana Lego wielkiego, ale jakby Lego zrobiło i naprawdę by się postarało nad tym, to by było naprawdę fajne. Zgadzam się. Węgiel wygląda normalnie. Kurczę, ale... Dobra, zbieram węgiel, bo węgiel i tak jest nam potrzebny. Ej, a co to jest? No.
O! Jabłonka. Ej! Co tam masz? Chodźcie, pokażę wam coś dziwnego. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Idę dobra, do was. Już. Idę to a gdzie wy jesteście? Ja jak zwykle widzę Trela. Ej, ja was i widzę, idę za no. Trelem, bo wiem, że Trello widzi Piotrka. Ej, gdzie wy poszliście? Zgubiliśmy się w świecie Lego, no! Nie, nie zgubiliśmy się. Znajdziemy się. Nie ma was. Ej, zaraz noc będzie, a jak będzie noc wyglądać w świecie Lego? Ej, gdzie wy... O, jesteście! Jest, dobra, jest. Widzę. Widzę. Jest. Chodźcie, zobaczcie na to. Znowu Trello był pierwszy. Patrzcie na to. Dlatego właśnie ja chodzę za tobą. Pana to co się dzieje. Patrzcie, co jest pod klockiem, jak on wygląda od dołu. A no, ej, dosłownie jak klocki Lego. Jak fajnie to jest zrobione. Ej, a ten nie. A ten jest jakoś. Ej, dobra, czyli budujemy sobie chatkę na noc. Nie, no bo musimy zebrać słuchaj tylko diamenty, więc lecimy z diamentów. Wkopiemy się w ziemię. Dobra, to co? Gdzie? W którym miejscu? Tutaj? Poszukiwaniu jaskini. Wjeżdżamy tutaj. Dobra, kopiemy się w dół. Ciekawe jak jaskinie wyglądają, to może być też fajne. Lecimy. Kto pierwszy, dawaj, kto pierwszy? Dawaj Dominika, kto będzie pierwszy? Kto pierwszy wykopie? No mi się zaraz kilof kończy. Zobaczymy? Tak zaraz, ale... I też się zaraz skończy, i też się zaraz skończy kilof. O nie, ale mi teraz dirt spada. A mamy spada. Jakieś światełko? Nie mamy. Ja mam. Nie mamy węgla. Ja mam węgiel. O, masz węgiel. Dobra, czekajcie, super. Zrobię crafting table. Nie. Ja mam. Dawaj, płać. Dobra, i robię tutaj kilofy. Ktoś ma jakieś patyki? Tak. Ja mam patyki. Dasz mi patyczek ze dwa? Proszę, kilofy. Albo z cztery. Tak, dobra, trzymajcie te. Trzymajcie pochodnie, rzucam. Ktoś tam więcej podniesie. Dobra, i lecimy. Lecimy, o kopiemy Jezu, dalej. Zrobiłem, o nie. Co? Ciekawe, czy diamenty zrobiłem przyciski przez przypadek z tego o nie! Najgorzej, to jest najgorsza rzecz, jaka może się stać. Kiedy chcesz patyki no, zrobić. Dobra, ja mam dwa, masz. O, widać od razu, kto jest początkującym graczem Minecrafta, no widać. Przyciski. Nie wiem, jak zobaczysz, ja to możesz postawić. Dominika, jesteś trochę w tyle, nie żebym coś, ale zobacz, no gdzie ja jestem. No bo zasłaniasz mi plecami drogę. Jak? O kurde, jednak mnie dościgasz powoli. Lecimy, no. Lecimy. O, jak zaczął szybko zjapać. Mamy jaskinię, jest jaskinia, jak słuchajcie. Jak on widzi, że ktoś wygrywa, to normalnie przyspiesza jak, nie wiem, jak wyrzutnie. Ja muszę wygrać. Dobra, mamy żelazo. Ej, jaskinia. Chodźcie tam głębiej do tej jaskini, tam musi być fajne. Oj, nie wiem. O. Ja wszystko widzę. Oj, słyszę nietoperza. O, ale zarobiście jaskinie wyglądają. Ojej, potwory! Potwory. Nie idziemy tam. Ja schodzę bliżej. Nie, gdzie wy jesteście? Ja schodzę dobra, jeszcze ja bliżej. Jak zwykle idę za Trelem. O, węgiel. Węgiel i żelazo, dobra. Jak będziemy mieli węgiel i żelazo, to możemy już znaleźć diamenty. Ej, ale zapomnieliśmy o jednym. Jedzeniu. Dominika, nie zjadaj tego! Nie zjadaj! Musimy czemu? To usmażyć. Musimy to usmażyć. O nie, Trello! Co teraz? Trello zginął. Musimy poczekać na niego. Chodź. Zastrzelony. Chodź, kopiemy się i czekamy na Trello. A nawet nic nie mówi. Przepraszam. Dobra, czekamy na ciebie teraz. Dawaj tutaj do nas. Dobra, kochani, już jestem. Jesteś? O, no. Nareszcie, dobra. O, dobra. I wychodzimy. Czekaj, Dominika, potrzebujemy pieca. Zróbmy piec, zróbmy... Gdzie jest crafting? Ktoś z was wziął crafting? Ty miałeś. Ja nie mam. Ja nie mam. Ja też nie mam. Dlaczego ja miałem? Jak to możliwe? Dobra, mam jeden crafting, zrobię, ale nie mam więcej, skoro tak drewno. Macie drewno jakieś? Ja mam tylko jeden klocuszek drewna. No! Ale możemy... Ale możemy jaki klocuszek drewna? Daj mi drewno. Posadźmy drzewo w jaskini. Daj mi drewno, no, Dominika, wszystkie jakie masz. No właśnie to chciałam zrobić. Masz, tu. Ale to jest... To nie jest drewno, to jest... Ale posadź tam krzaka. O nie, masz taki klocuszek drewna? Tak, posadź krzaka. Nie, musimy iść zdobyć drewno. Już pasowało, idziemy na zewnątrz. Nie, mogę, no. Bez drewna tak tutaj... O. A tutaj są itemy, Trello. Dobra, to wy idźcie na zewnątrz. No nie, i crafting to był! Trello miał crafting! Nie, po co ja zmarnowałem drewno na drugi crafting? Boże. Ja pozbieram węgiel, nie nienawidzę nie was, się. Nienawidzę was, naprawdę. Ale totalnie ja serio nie was zrobiłam. Nienawidzę. No nie macie Panie drewna, Piotrze. No. Nie macie drewna. Jesteście w jaskini, nie macie drewna, przecież to jest najważniejsza rzecz. Każdy gracz Minecrafta wie, że trzeba mieć drewno. Dzięki tobie będziemy lepszymi graczami Minecrafta. A ja? A nie ma za co, nie ma za co. Wyjdziecie w moją Peter, stronę. Ale co ty? Co ty? Jest tam, noc. Gdzie jest jasno. Jest noc, słuchajcie. Są potwory, nie, ja tam nie idę. Niedobrze. O, mam żelazo. O nie, ja nie mam jedzenia. Szybko trzeba upolować jakieś świnki, jakieś drewno zdobyć. Ja mam 100 kropek. No tak mnie hejtował, że świnkę tam jedną powaliłem. Dobra, ale to teraz ja potrzebuję. Ty wtedy to zrobiłaś dla czystej zabawy. Jezu, ale mi się myli przez cały czas ziemia z tym, z drewnem. To jest tak denerwujące. O nie, ktoś mnie atakuje. Nie, zombie! O nie, było blisko. Czekaj, Minecrafta, na jakiej głębokości jest diament? Ale to czekaj, na razie jeszcze nie szukaj, poczekaj. Ja zaraz do was przyjdę już z drewnem. Dobra, idę do was, chociaż powiem te przyciski Trela. Ja muszę sobie zrobić coś do jedzenia, bo mam za mało życia. Widzę twój nick. Tak, gdzie jesteś? Jesteś gdzieś na dole, pode mną? A, widzę też, Dominikę widzę. Widzę nick Dominiki. A twój? Czekaj, widziałem, a już twój też widzę.
Piotrek, ja mam tylko 100-krotkę, ja się nie jestem w stanie przebić. Dobra, to zaraz po ciebie pójdę. Dobra, ja wam powiem tak, wy sobie tam chodzicie, a ja tutaj zrobiłam nam... Ja nie... Co? Co? Jakie my sobie chodzimy? Co ty do mnie kagadasz, jak ja tutaj jedzenie dla wszystkich zrobiłem? Jak ja kilofy dla każdego żelazny zrobiłem? Dobra, a ja zrobiłam kuchnię. Kuchnię w jaskini. Ale jak kuchnię w jaskini? Tak. Jako kuchnię znowu. Dobra, chcę ją zobaczyć już jeszcze kuchnię. Nudziło mi się, jak na was czekałam, więc stwierdziłam, że tutaj przy ozdobie jaskinie. Elegancko, fajnie. Dobra, mamy mieczyk, ej. I zarąbiście. Teraz dla was mam też kilofy, więc już do was idę. Pyk, pyk, poproszę to wszystko. Ja tutaj stoję, się nie ruszam, Piotrek, czekam na ciebie. A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Jestem biednym żółwiem, ale przecież ukrytym... Co ty możesz przecież normalnie sobie wyjść? Stary. Tak? Chodź, no przecież chodź tutaj. Chodź. Tędy i tutaj jest Dominika. Dominika, poczekaj na nas. Gdzie ty tam leziesz? No, chodź ja tu. Nigdzie nie lezę. O, ja jesteś. Sobie robię podłogę w kuchni. Aha. Dobra. O, jak ładnie. Zaklimatyzowała się. Pietuszki. Dobra, jesteśmy na poziomie, słuchajcie, 30, więc jeszcze musimy zejść niżej. Proszę, kilof dla ciebie. I słuchajcie. Wow. Dziękuję. Jeszcze jedzonko mam dla was. Więc proszę, jak dla ciebie. Mnie atakowały. 3? O! Czy 4 tam? I dla ciebie, Dominika, 4. Też 4? Dziękuję. Nie, 5 dostałaś ty nawet. Ja jestem już gotowy. Na teraz, na 3-4 zaczynamy szukać diamentów. Kto pierwszy znajdzie, wygrywa! Go, szybko! O co? Lecimy. Już? Tak, już. Szukamy. A co ty koło mnie, kurde? Jak znajdziemy razem, to co wtedy? Kto wygrał? O, spadłem! No, ale ja nie mam dużo pochodni. O nie, gdzie jestem? Gdzie jestem? Jest o nie! A masz! Ej! Ja nie lubię się znalazłem ścigać. Jakieś drewno! Co tam jest? Słuchajcie, znalazłem! Opuszczone te wagony! O, ale zarobiście! Nie, to ja idę do ciebie, no gdzie chodź, ty Dominika. Chodź, czekaj, ale koza. Piotrek, poczekaj na Dominikę. Nie, no to no ja szukam diamentów, jesteście? No! Mam diamenty! Dobra, ja znalazłem diamenty, chodźcie, pokażę wam. Ten to zawsze musi mieć farta. Patrzcie. Tedy. Teraz tu. Tak. I zapomniałem. Zapomniałem, gdzie były. A, chyba tutaj. Tutaj. Tak, tu. Tutaj, chodźcie. Dominika, w drugą stronę. O, ja złoto widzę. Ale ja widzę złoto. Ale ja mam diamenty, a nie złoto. Po co ci złoto jakieś? Dobra, no nie chcę diamentów, to nie. Spoko. No, dobra, chcę. Gdzie jest? To chodź. Szmaragdy. Diament. Zostaw go. To mój diament. Znowu nie widzę. Dominika, to się trzymaj nas, a nie łazisz po jakieś złoto. Jedna rzecz ci się świeci i już lecisz. Chodź. Patrz na to, Dominika. Diamenty, piękne diamenty. Ej, czy to jest jeden diament? O, nie, więcej. Ej, co ty za... Kradniecie mi diamenty! Oddawać, to moje. No ja budowałam kuchnię, ja muszę jakąś zapłatę przyjąć. Jest, dobra, wygraliśmy, słuchajcie. Opłata za zrobienie kuchni. O, szkielety! Dobra, słuchajcie. Ale powiem wam, że tutaj... Dobra. Wycofka, zdecydowanie wycofka. Dobra, więc słuchajcie, znaleźliśmy diamenty i dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, pa, pa!